Nasze miasto wzięło udział w projekcie Czyste Zielone Miasta, powstałym z inicjatywy Stowarzyszenia Program Czysta Polska. W poniedziałek mieszkańcy Puław mogli wziąć udział w akcji sprzątania między innymi lasu i parku oraz zasadzić nowe drzewa. W sprzątaniu licznie uczestniczyli uczniowie puławskich szkół, a także przedszkolaki. Sprzątanie, sadzenie, czyste, zielone miasta, ale też chodzi o zaangażowanie, budowanie zaangażowania wśród mieszkańców, też takiej świadomości, że warto dbać i o nasze otoczenie i też o to, żeby było wokół nas zielono i też o to, że dbanie o środowisko to nie tylko dbanie o przestrzeń, ale także o naszą przyszłość. Zawsze jest odpowiedni moment, a nam również zależy, żeby budować zaangażowanie młodego pokolenia, żeby to dbanie o środowisko było już od najmłodszych lat i żeby to było już takie wpojone, że to będzie to już coś normalnego, coś codziennego, a nie coś dodatkowego. Stowarzyszenie inspiruje, informuje, edukuje, wspólnie działamy i zachęcamy też do dołączenia do stowarzyszenia, by wspólnie z nami dbać o środowisko i być w porządku dla planety. Nasze lasy miejskie leżą na żyznych glebach i sadzimy przeważnie gatunki liściaste, dęby, buki, czasami sosna, brzoza, ale przeważają te szlachetne, piękne dęby, z czego jestem bardzo szczęśliwy, bo kocham te drzewa. I dzięki naszym mieszkańcom, młodzieży, dzieciom możemy wspólnie spędzić czas i posadzić naszą wspaniałą zieleń tutaj w lesie miejskim. Myślę, że około 300 dzisiaj posadzimy w lukach, przeważnie w wypadach, na zrębach, tam gdzie się nie udały, gdzie przymrozki zniszczyły zwierzyna, susza przede wszystkim i pyły, bo pyły troszkę niszczą nasze lasy. Tym bardziej musimy dbać właśnie o to, żeby wprowadzać te nasze liściaste gatunki, które są odporniejsze na pyły przemysłowe z zakładów azotowych. Mimo wielu działań proekologicznych oraz coraz większej świadomości społeczeństwa, wciąż jest co sprzątać. O ile miejskie ulice utrzymane są w czystości, miejsca zalesione już niekoniecznie. Podczas każdej z takich akcji zbieranych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu worków odpadów. Akcję zakończył event ekologiczny na skwerze Niepodległości. Ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?